Annuncio vobis gaudium magnum <clears> Habemus <throat> papam Zwycięstwo Chrystusa nad złym duchem. Katecheza Świętego Jana Pawła II, wygłoszona 20 sierpnia 1986 roku. Nasze katechezy poświęcone Bogu, Stworzycielowi rzeczy niewidzialnych, oświeciły i umocniły naszą wiarę w tym, co odnosi się do prawdy o złym duchu lub szatanie, którego istnienia Bóg, najwyższa miłość i świętość, mądra i potężna opatrzność Prowadząca nasze życie ku zwycięstwu nad księciem ciemności, oczywiście nie chciał. Wiara Kościoła przekonywa nas bowiem, że potęga szatana nie jest nieskończona jest on tylko stworzeniem wprawdzie bardzo potężnym jako czysty duch ale tylko stworzeniem ograniczonym i podlegającym woli i panowaniu Boga. Jego działanie w świecie, zrodzone z nienawiści do Boga i Jego Królestwa, jest dopuszczone przez Bożą Opatrzność, która z mocą i dobrocią, fortiter et suaviter, kieruje dziejami człowieka i świata. Działalność szatana wyrządza z pewnością wiele szkód jednostkom i społeczeństwu, szkód natury duchowej, a pośrednio także fizycznej, nie jest jednakże zdolna unicestwić dobra, ostatecznej celowości człowieka i całego stworzenia. Nie może przeszkodzić w definitywnym ukształtowaniu się Królestwa Bożego, gdzie dopełni się sprawiedliwość i miłość Ojca wobec stworzeń, które odwiecznie mają swoje przeznaczenie w Synu, Słowie, Jezusie Chrystusie. Możemy wręcz powiedzieć za świętym Pawłem, że dzieło złego przyczynia się do dobra i że służy budowaniu chwały wybranych można więc uznać, że całe dzieje ludzkości są ostatecznie historią zbawienia, w którą wpisane jest zwycięstwo Chrystusa nad władcą tego świata. Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i jemu samemu służyć będziesz. Mówi stanowczo Chrystus do szatana. W dramatycznym momencie swej posługi, w odpowiedzi na haniebne oskarżenie o to, że wypędzał demony jako sprzymierzeniec Belzebuba, ich władcy Jezus wypowiada te surowe i pocieszające zarazem słowa. Każde królestwo wewnętrznie skucone, pustoszeje, i żadne miasto ani dom wewnętrznie skucony nie ostoi się. Jeśli szatan wyrzuca szatana, to sam z sobą jest skucony. Jakże się więc ostoi Jego królestwo? Lecz jeśli ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło do Was Królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze całą broń jego, na której polegał, i łupy jego rozda. Słowa wypowiedziane przez Chrystusa na temat kusiciela znalazły swe historyczne spełnienie w krzyżu i zmartwychwstaniu odkupiciela. Chrystus stał się uczestnikiem człowieczeństwa aż do śmierci krzyżowej, aby. Jak czytamy w liście do Hebrajczyków: Przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią to jest diabła i aby uwolnić tych wszystkich, którzy podlegli byli niewoli. Oto wielki pewnik wiary chrześcijańskiej. Władca tego świata został osądzony. Syn Boży zaś objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła wedle świadectwa Janowego. Chrystus ukrzyżowany i zmartwy wstały, okazał się owym mocniejszym, który pokonał mocarza, diabła, i pozbawił go władzy. Kościół uczestniczy w zwycięstwie Chrystusa nad diabłem. Chrystus bowiem dał swoim uczniom moc wypędzania duchów nieczystych. Kościół sprawuje tę zwycięską władzę poprzez wiarę w Chrystusa i poprzez modlitwę. W pewnych specyficznych wypadkach może ona przybrać formę egzorcyzmów. W tę historyczną fazę zwycięstwa Chrystusa wpisana jest zapowiedź i początek zwycięstwa ostatecznego, które wiąże się z paruzją, drugim i ostatecznym przyjściem Chrystusa na końcu dziejów, ku ko któremu zmierza życie Chrześcijanina. I chociaż dzieje te toczą się w dalszym ciągu pod wpływem ducha, który działa teraz w synach buntu, to przecież w świadomości wierzących istnieje pewność powołania do walki o ostateczny triumf dobra. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Walka ta, w miarę zbliżania się kresu, będzie stawała się poniekąd coraz bardziej gwałtowna, jak świadczy o tym zwłaszcza Apokalipsa, ostatnia księga Nowego Testamentu. Jednakże właśnie w tej księdze uwydatnia się szczególnie owa pewność, którą daje nam całe objawienie Boże. Pewność, że walka ta zakończy się ostatecznym zwycięstwem dobra. W tym zwycięstwie, które już się dokonało w tajemnicy paschalnej Chrystusa, wypełni się do końca pierwsza zapowiedź z księgi rodzaju, zwanej rzecz znamienna, protoewangelią, w której Bóg ostrzega węża, Wprowadza mnie przyjaźń między Ciebie a niewiastę. Dopełniając w tej ostatecznej fazie tajemnicy swej ojcowskiej opatrzności, Bóg tych, których odwiecznie przeznaczył w Chrystusie, uwolni spod władzy ciemności i przeniesie do królestwa Syna swojego umiłowanego. Wówczas też Syn podda Ojcu cały wszechświat, ażeby Bóg był wszystkim we wszystkich. Na tym kończą się katechezy o Bogu stworzycielu rzeczy widzialnych i niewidzialnych, związane w niniejszym ujęciu z prawdą o Bożej Opatrzności. Ukazują one wierzącemu, że tajemnica początku świata i dziejów wiąże się nierozerwalnie z tajemnicą kresu, w którym wypełnia się celowość wszystkiego, co stworzone. Kredo, które łączy w sobie organiczną więzią wiele prawd, stanowi prawdziwie harmonijny wykład wiary. W stopniowy i organiczny sposób oglądaliśmy z zachwytem wielką tajemnicę Bożego rozumu i miłości, w Jego stwórczym działaniu, obejmującym wszechświat człowieka i świat czystych duchów. Rozważaliśmy trynitarne źródło tego działania, jego mądrą celowość, skierowaną ku życiu człowieka, prawdziwego obrazu Boga, który jest z kolei wezwany do pełnego odnajdywania swojej godności w kontemplacji chwały Bożej. Znaleźliśmy wyjaśnienie dla jednego z najpoważniejszych problemów nurtujących człowieka i towarzyszących jego poszukiwaniom prawdy, jakim jest cierpienie i zło. Źródłem tego problemu nie jest błąd lub zły zamiar Boga, lecz Jego wybór, poniekąd ryzykowny, by stworzyć nas wolnymi, aby mieć w nas przyjaciół. Z wolności zaś zrodziło się zło, ale Bóg się nie poddaje. I przeznaczywszy nas, byśmy byli Jego dziećmi w Chrystusie, swoją transcendentną mądrością kieruje wszystkim, fortiter et suaviter, tak aby zło nie zwyciężało dobra. Teraz pozwalając, by prowadziło nas Boże objawienie, musimy zagłębić się w inne tajemnice naszego zbawienia. Poznaliśmy już prawdę, która winna leżeć na sercu wszystkim chrześcijanom, prawdę o istnieniu czystych duchów, stworzeń bożych które początkowo dobre, na skutek grzesznego wyboru podzieliły się potem nieodwracalnie na aniołów światła i aniołów ciemności. I choć istnienie złych aniołów wymaga od nas stałej czujności, by nie ulec kuszeniu, to jesteśmy pewni, że Chrystus Odkupiciel otacza nasze życie swą zwycięską mocą, abyśmy sami mogli wyjść zwycięsko. Pomagają nam w tym skutecznie dobrzy aniołowie, orędownicy miłości Bożej. Do których nauczeni przez tradycję Kościoła, zwracamy się z modlitwą. Aniele Boży, stróżu mój, oświecaj mnie, strzeż, prowadź i kieruj mną, który zostałem powierzony Twojej niebiańskiej opiece. Amen. Dzisiaj kończy się długi cykl kateches poświęconych prawdzie o Bogu, stworzycielu nieba i ziemi, rzeczy widzialnych i niewidzialnych. W obrębie tego cyklu była mowa o tajemnicy stworzenia oraz o tajemnicy opatrzności. Bóg bowiem nie tylko powołał do istnienia wszechświat widzialny i niewidzialny, ale także tym wszechświatem kieruje. Jest to szczególnie ważne z uwagi na problem istnienia zła. W ramach naszych rozważań staraliśmy się wyjaśnić, jaki jest korzeń tego zła w świecie stworzonym, a w szczególności w świecie istot rozumnych i wolnych. Właśnie ta wolność woli dana ludziom. I jeszcze bardziej czystym duchom. Jest źródłem sprzeciwiania się Bogu, nawet nienawiści Boga, czyli grzechu. Grzech jest w świetle objawienia Bożego ostatecznym źródłem zła w stworzeniu. Ta sprawa łączy się bardzo ściśle z tematem, który był poruszony przed tygodniem, mianowicie z tematem o szatanie. On bowiem jest właśnie w świecie czystych duchów wyrazicielem tego sprzeciwu wobec Boga, wobec świętości Jego i wobec Jego woli. Czyli grzechu w najpełniejszym tego słowa znaczeniu. Dzisiaj kończąc te rozważania, przypomnieliśmy sobie w świetle objawienia, że moc szatana nie jest mocą nieskończoną, ponieważ jest on również stworzeniem i podlega Bogu i jego planowi, i jego opatrzności. Są w Piśmie Świętym te krzepiące słowa, że Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Opatrzność Boża poprzez zło. Prowadzi wszechświat do dobra. Sprawdzianem tego Bożego prowadzenia do dobra jest tajemnica Jezusa Chrystusa, tajemnica wcielenia, syna Bożego, tajemnica Jego męki, krzyża i zmartwychwstania. Jak to wyraźnie jest powiedziane w Piśmie Świętym, właśnie w Krzyżu Chrystus już odniósł zwycięstwo nad złem, nad szatanem. Chociaż więc żyjemy wciąż jeszcze, pod wpływami tego ducha ciemności to równocześnie żyjemy już w obrębie zwycięstwa odniesionego przez Chrystusa w Jego krzyżu i zmartwychwstaniu i jesteśmy wezwani, ażeby w tym zwycięstwie Chrystusa uczestniczyć. Taki jest plan Bożej opatrzności. Mówi Pismo Święte, szatan już jest osądzony, osądzony w krzyżu i zmartwychwstaniu Chrystusa. To zwycięstwo, które Chrystus odniósł w sposób niepojęty. Może by powiedzieć po ludzku: przez swoją klęskę, przez swoje uniżenie, przez zdeptanie swojej godności ludzkiej aż do śmierci, jest dla nas równocześnie wezwaniem, a żebyśmy nigdy nie tracili wiary i nadziei w zwycięstwo dobra nad złem. Kiedy byłem w Polsce w 1983 roku, przypominałem przede wszystkim te właśnie słowa świętego Pawła: Nie daj się zwyciężyć złu ale zło dobrem zwyciężaj. Te słowa są wyprowadzone, jakby wydobyte z samego serca objawienia, z samego serca Bożej ekonomii zbawczej, z tajemnicy krzyża i zmartwychwstania Chrystusa. Trzeba, ażebyśmy żyli mocą tych słów i nie poddawali się słabości, żebyśmy przezwyciężali naszą słabość mocą nadziei i miłości. To życzenie składam wszystkim. Pate nostri iesi sinceri, ceri, santo vice tu novo, ad venir pregnant tu, e ad voluntas tua, si può in cielo e in terra. Padre nostrum quotidiano, da vi sogie, che divita no vicevita nostra, sicura i nostri victimori, devi nostri, e ne lo si induca in tentazione, se ti liberano